Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gloomhaven Dwa Blood Vengeance. Ja jestem Juno i wskakujemy, by zobaczyć hańbiące statystyki. Nie są tak złe ogółem tym razem, aż dziwne. O kurde, od razu zapisać. Dobra, wow! I od razu nas aktywuje się pierwszą zmasowana armia. No i dobra, ten poziom jest najwięcej kojarzy. Dobra, tu jest tak jak było w pierwszym poziomie, pierwszej części, błoga popękana pod nim lawa. O tak, takie smaczki to zdecydowanie. Młodzik dawnych gier lubili pychać, kurczę. Do tego trzeba znaleźć chyba jakieś... O, właśnie, jest i łańcuszek, tylko najpierw właśnie może zajmę się zabiciem wszystkich, żeby mieć potem spokój. Dobra, tu jest. Bo jakoś nie lubię działać w czasie. Oj, oj, oj. Lawa. Zaraz, no, musimy ten klucz chyba jakiś zdobyć. On tam jest. Zaraz, o, tam właśnie. Tutaj to? Dobrze mi się pamiętało tutaj. No i dobra, z kluczem od razu można wesolutko biec dalej. Właśnie mapa, jak to tam wygląda. Mamy już klucz. Rozumiem, że... O, jeszcze jeden przyjemniaczek czeka na zabicie. Dobra. Nic nie ma, dobra. To do drzwi. Oho. Już latają. Wow! Zamiast balans to potrzebują. No, brawo ja. Ogniowa drzewnika. Mamy to. To nam kolejne przejście otworzyło. O, tarcza. Znaczy zbroje. Dobra, jak cał, tak cał. Najpierw oczyszczenie terenu. Piękne drzewa. Uwielbiam takie nagie marmurowe. Komary i gałęzie. O, zobaczcie tam, jaki niczego nie jest świadomy. Tak, umarł w błogiej niewiedzy, że coś mu grozi. O, dobra. A tutaj szybko, szybko. Bo ja się zaraz nie zrozumiałam, że coś mu grozi. To byłoby dość smutne. Teraz tak. To na mapie wszystko wygląda w ten sposób. Czy to jest jedyna możliwa droga? To jest w sumie dość dziwne, ale na to wygląda. Dobra, znowu przeciwnicy z każdej strony. Ja już naprawdę mam tego dość. To znaczy, nie podobają mi się przeciwnicy w tej części. I to już mnie negatywnie nastawia, że zielony są. Gdyby to były te fajne jakieś różne gobliny, czy po prostu kolor z jedynki, to byłoby fajnie, tak? Nie podobają. Stąd i tak gram troszeczkę, nie wkładając w to wszystko serca, może jak mogłabym. Bo w zasadzie z jednej strony lubię Gloomhavena dwójeczkę, ale no nie jest to już to samo co jedynka, to się bardzo daje we znaki. No przynajmniej ja to wybieram. Zaraz tam pójdziemy łomot sprawić odpowiednim. Nastawić odpowiednio na nich. Ej, chuj, o co tyle krzyku? Przecież
I tak wszystko sercem nie masz się spotkać. Nie, nie mi uderzał? Ciekawe. Myślało mi, że któryś to wcześniej robił. Może żaden nie robił. Dobra, tam na pewno mogą skoczyć, ale najpierw jeszcze beczki. A macie złe beczka. Złe, bo nic nie mają w sobie we mnie. Znaczy w sobie we mnie. Nie mają dla mnie w sobie nic. Daliby mi wreszcie jakieś swoje od latania, bo jak z tego czasu głupio zużyłam zaklęcia od latania. To jestem zła na siebie, dobra chyba. Myślałam, że jakieś rzeczy. Ale chyba raczej nie. Nie wiem. A dobra, olać to na razie. Tu są schody. Dobra, drzwi do jakiejś tamniej rozmaitości. A szkielety widzę. Okej. Wszystko w swoim czasie. Na razie zobaczymy, co jest tu. No, kolejni przeciwnicy, to widzą, fajnie. I to jeszcze jeden, no jakiś... tak? Mogą tam wejść. Jak to wygląda? Ojej, już ktoś mi się tam dobija. Pytanie, czy ja chcę tam wejść? No, jak są przeciwnicy, to może chcę. Zastanawiam się, czy to dobry moment na zabić. Zaraz ich zabiję wszystko, to może ja. Dobra, i to by było tyle w tym pomieszczeniu. No, w sumie nie zdziwię się, tylko tak, tu nic. Ja stąd przyszłam. Tak, lepiej zapiszę. No i dobra. Ostrożnie weźmiemy sobie pięści. Wow! Coś już na mnie ogniem jakim dzieje. Dobra. To rozumiem, jakaś pułapka na nic nam. Rozumiem. Ale zobaczymy sobie, co tam jest. O no. To ja zrobię tak i ich wszystkich tu przepiszę. Lata jest lata, ale jest laty. Złoto, całe złoto moje. Dobra. Jeszcze zgarniemy się. Co, uciekamy. Tu jednak być. Dobra, w sumie olać przeciwników, biegniemy tu ze złotym tom. Teraz zanim tam, sprawdziłabym sobie z chęcią też i nie wiem, czy tam coś może być fajnego. Dobra, wybijemy to. I szybko zobaczą, czy tutaj coś ciekawego jest. Dobra, jest... teraz jest złoto. Damy. Zaraz. Może zrobimy tak? No i hop. Mamy to. Więcej złota. Tak, au. I uciekamy stąd. Cholera, au. A takie to jest przebiegłe ze strony gry. Ej. I co, nie wrócą? Hmm.
tędy jakieś może można. Tu, tu, ała, dobra, to jest upierdliwe ze strony gry. Ale na pewno pomyślane. Hop, 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 hop. Dobra, trzeba będzie chyba zaklęcia latania użyć. I to zaraz. Bo marnie ze mną będzie. No, normalnie to by miała ogromne problemy. Zaraz. Żadnego nie chcę zostawić. O, muszą mieć czarny klucz. Niedobrze, niedobrze. Ale wyszłam w sumie w każdym okej, chyba miejscu. O nie, znowu młoda wioka. Lecia mi się może bardzo. Coś mi tutaj zobaczę? Można różne pootwierać. Aha, nie mamy sporo kluczy. O rany. No to jednorożcy im tego brakuje, by mnie dźgały rogami. Ewentualnie mogą być nosorożce, które będą mnie bezpiecznie ratować tym ciężarem i masą. Nic, naprawdę? To dwie akumby mogą wejść i cokolwiek zrobić. Fajnie, nie ma to jak ukryte przejście i mam tu iść? No dobra, skoro są przeciwnicy, obstawiam, że mam. Chyba, że nic nie mówi, co mam tu zrobić. Dobra, jest. Może lepiej zapiszę. Raz zapisem. No i to jest jakieś dość dziwne miejsce, ale okej. Zaraz rozumiem, że tutaj. Wow, wow, wow. Okej, czyli uważać i nie spaść. Tamtąd jakoś przylazłam. A jak to miejsce wygląda? Jakoś tak dość dziwnie. A no bardzo dziwnie nawet. Dobra, rozumiem, że tu doskoczę. Dobra. Wow. Mamy pentagram wreszcie. Fajnie, że to sobie zobaczyłam. Wreszcie, bo trochę mi to zajęło. I teraz co? Tego nie otworzę. Tam jeszcze nie sprawdzałam jednak. No, potrzebują klucze. Nie. Zaraz. Co tam jest? Kurde. Dobra, pijemy to. I tam jest klucz. Nie skoczą? Nie, to nie jest klucz. Ale to jest jakiś sygnał, pierścień. Coś nam się tu otworzyło. Nie wiem, co to za dziwactwa jakieś. Au, au, au. Jestem w takim jakimś pomieszczeniu trochę dziwnym. Hmm.
Ale to jest cholerstwo jakieś skomplikowane. I tu zobaczcie nawet... Drogę nam dali. Dobra. Wow. Super. No, naprawdę? Potrzebują szklany klucz? Nie mam wolnych wskazać. Ja nie bardzo wiem, gdzie jestem nawet. Dobra, jestem w takim jakimś dziwnym miejscu. Dobra, może wypiję jeden ten. No, tędy nigdy nie przejdę. No i to jest problem zasadniczy. Dobra, no. Jakieś dziwne. I gdzie ja bym mogła tutaj się dostać? To jest mały problem, bo tak, no właśnie, tych drzwi nie otworzę. Ale mam zaklęcie na drzwi. Może ono by mi pomogło. Tu chyba nie byłam. No właśnie, bardzo wielu przeciwników widzę. Więc obstawiam, że no właśnie, nie byłam tutaj. No, a ten co będzie tak? Dobra, wow, jest i klucz. Jest i szklany klucz. No to co, ja naprawdę... Ach, jestem na... Tyle tempa, że wcześniej nie udało mi się go zdobyć, tak? Super. No i teraz mamy coś takiego. Zaraz. Co za klucz był tu potrzebny? Nie, nie mogę tego otworzyć. A jak ja mam się tam dostać? Jak ja mam tam wejść? To jakoś... Nie no, spaść to nie chcę. Tam są przeciwnicy, tam jakoś trzeba wejść, się dostać. Tylko no właśnie. Raczej lawą nie wejdę. Tam coś widzą. Kurde. Tędy może, co? To może najpierw lepiej zapiszę. Hop. Teraz tędy. To ja tam widzę. Wow. Ja tu byłam? Dziwne to miejsce jest. Chyba byłam. Mam zabrać kolejny przeciwnika. Tak, tu wzięłam pentagram stąd. I to jest głupie miejsce jakieś. O rany. I to jest tam. Powinnam jakoś móc się tam chyba dostać. Albo i nie. Ten nie będzie tak irytował, jak rozumiem, tak? Tutaj... No to jest zamknięte. A jak tam się sprawy mają? To ja nigdy nie wyskoczą, co? A
ani nie wbiją się w powietrze latając. Dobra, to w takim razie. Dobra, ta mapa to mi bardzo, bardzo przeszkadza. Lecimy, lecimy, lecimy tu. Tu. Koniec latania. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu głównym, że tak powiem. Jakby się tutaj dostać? Dlaczego to jest w ogóle zamknięte? Tu jakieś drzwi. Ale tam jakbym była. Tutaj. Nie no, też tu wszystko obeszłam. No tamte jak nic nie dają mi spokoju. Nieogarnięty. Pytanie, czy ja jakoś... Nie no, między tymi to ja się nie mam mowy, bym przecisnęła jakoś. Ale tam mam ewidentnie się dostać. Więc może ten czar otwieranych drzwi zadziała na to? No zaraz zobaczymy. Otworzą się? No puszczę, nie. Nie wiem co zrobić. Dobra, może ogarnę to bez was i wrócę, jak już będę wiedziała, o co chodzi. Dobra, już jestem. Ja po prostu uznałam, że gdzieś tu musi być. Jakaś... no właśnie. Jakaś pułapka, która otwiera mi, bądź zamyka pewne rzeczy. Właśnie na przykład taka jak ta. Zaraz. Znowu idę nie tu, gdzie trzeba. Wiem, teraz dziwnie tyłem swoją drogą. O właśnie, jest, 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 jest. O to mi chodziło. Au! Więc jeszcze tylko ty wykluczono. No super. Musiały zdążyć mnie przytruć. No, mówi się trudno, wypijamy. Ojej, no i jest miejsce na pentagram, to lepiej sobie przed nim zapisać. I lecimy. Znowu nie jest źle, no podoba mi się. W miarę powiedzmy, dobra, lecimy dalej. Dziwne miejsce, czas szumie, mrocznie, dobra, to zapis. Dobra, jejku, jejku. Z zapisem to oczywiście... Ha, piękna czaszunia. Dobra, tego najpierw. O rany, całe znowu zastępy piekielne przed nami. No ja wiem, że wariują na mój widok. Łaaa! Jak zwykle wolałabym ich najpierw porządnie wykuć, a dopiero później czymkolwiek się tu zająć. Wolę nie działać w chaosie. A przeciwnicy zawsze, ale to zawsze ten chaos większy lub mniejszy wprowadzają. A masz, No, o co chodzi? No właśnie, trzeba przykucnąć się zbliżyć do czyjegoś poziomu, by łatwiej ich zabijać. Oho. Można to szybciej. Oj, za mną. Teraz tak. Ajajaj. Ten sobie kroczy, jak gdyby nigdy nic. Dawaj, dawaj, dawaj. Tarczę mi zaraz zniszczą. Tam aż się kurzy od wrogów, że tak powiem. Nawet nie bardzo ogarniam, gdzie oni wszyscy tu są. Dobra, tu.
taka w miarę, powiedzmy, że ogarniam, a masz. Czujesz jakieś sieci, znaczy sieci, lata, i no chyba na razie mamy względny spokój, więc dobra, to jest chyba odpowiedni moment na koniec odcinka. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Na razie tyle. Hej, czaszko! Trzymajcie się, cześć!